Czarnobyl to miejsce największego wypadku w historii energetyki jądrowej. Słyszał o nim praktycznie każdy, jednak nie każdy wie, jak wiele tajemnic skrywa to miejsce. I to pomimo faktu, że od katastrofy minęło właśnie 29 lat. W specjalnym zestawieniu postaram się Wam przedstawić ciekawe fakty, o których mogliście nie mieć pojęcia. Czarnobylska elektrownia jądrowa działała aż 14 lat po katastrofie. Do wypadku i następującego po nim skażenia doszło 26 kwietnia 1986 roku. W wyniku pożaru i eksplozji całkowitemu zniszczeniu uległ czwarty energoblok wraz z reaktorem. Mimo to z elektrowni wkrótce ponownie popłynął prąd i wytwarzano go tam aż do roku 2000. Jak to możliwe? To bardzo proste. Zniszczeniu uległ tylko jeden z czterech bloków. Trzy pozostałe kontynuowały pracę krótko po awarii. Jednak w dwóch z nich doszło do mniejszych wypadków, które zdecydowały o ich wyłączeniu. Najdłużej pracował blok trzeci i mógłby jeszcze dłużej, gdyby nie nacisk Europy na Ukrainę. Czarnobylska elektrownia jądrowa została więc wycofana z eksploatacji w wyniku decyzji politycznej. Czarnobyl znajduje się aż 15 km od Federalnej Elektrowni Atomowej. Wbrew powszechnemu przekonaniu, elektrownia jądrowa, w której doszło do awarii, wcale nie znajduje się w Czarnobylu. Należy tu bowiem rozróżnić miasto Czarnobyl od czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Dystans pomiędzy jednym a drugim wynosi około 15 km. Co więcej, miasto zostało skażone tylko w niewielkim stopniu. Zawdzięcza to północnemu wiatrowi, który 26 kwietnia 1986 roku był skierowany w stronę Białorusi. Obecnie poziom promieniowania w Czarnobylu utrzymuje się na podobnym poziomie co w Polsce. Czarnobyl nie jest opuszczonym miastem. Bardzo często Czarnobyl podawany jest jako flagowy przykład opuszczonego miasta. Jednak nie do końca jest to prawda. Mieszka tam bowiem około 1000 osób. Część z nich stanowią starzy mieszkańcy, którzy nie przestraszyli się paniki po katastrofie. Pozostali to pracownicy elektrowni bądź budowy nowego sarkofagu, który ma przykryć stary betonowy. Okalający zniszczony czwarty blok. W mieście Czarnobyl jest również hotel, sklepy, a główne ulice doczekały się niedawno nowego asfaltu. Tego szczęścia nie miało miasto Prypeć, które znajduje się zaledwie 3 km od elektrowni i obecnie jest całkowicie opuszczone. Diabelski młyn w Prypeci nigdy nie został użyty. Symbol miasta Prypeć, czyli diabelski młyn, często jest pokazywany jako przykład tragedii mieszkańców. Problem jedynie leży w tym, że nigdy nie został użyty. Postawiono go już w 1985 roku, jednak w Związku Radzieckim nic nie mogło być otwarte tak po prostu. Planowano więc oficjalne uruchomienie na święto pierwszomajowe w roku 1986. Jak jednak wiemy, kilka dni wcześniej doszło do awarii w pobliskiej elektrowni jądrowej, w wyniku czego zdecydowano o tymczasowej ewakuacji. Początkowo podawano, że mieszkańcy wrócą do swoich domów 3 dni później. Jednak nigdy do tego nie doszło. W kolejnych miesiącach zorganizowano 3 akcje, w trakcie których byli mieszkańcy mogli zabrać swoje rzeczy. Strefa czarnobylska znajduje się nie tylko na Ukrainie, ale i na Białorusi. Zanim przejdziemy do tematu, należy wyjaśnić, że Czarnobyl to nie tylko miasto i elektrownia, lecz także ogromna strefa zamknięta. Jej powierzchnia wynosi ponad 2000 km2 i wedle różnych źródeł wysiedlono stamtąd od 200 do 300 tysięcy ludzi, zamieszkujących kilkadziesiąt miejscowości i wiosek. Podobnej wielkości strefa znajduje się jednak nie tylko na Ukrainie, lecz również na Białorusi, której tereny zostały mocno skażone. Były one jednak znacznie słabiej zasiedlone i składały się głównie z wiosek. Nie było tam tak dużego miasta jak ukraińska Prypeć, a więc ewakuacja nie odbiła się takim echem. Planowano rozbudowę czarnobylskiej elektrowni jądrowej o 2 kolejne reaktory. W momencie katastrofy trwały intensywne prace nad kolejnymi 2 blokami. Były już tak zaawansowane, wedle ówczesnych planów, brakowało tylko 0,5 roku do zamontowania nowych reaktorów. Jednak wydarzenia z 26 kwietnia 1986 roku całkowicie zaprzepaściły te plany. Teren budowy został silnie skażony, zaś w wyniku sprzeciwu opinii publicznej zdecydowano o zawieszeniu, a następnie zamknięciu prac. Na miejscu pozostawiono niemal cały sprzęt używany do budowy, w tym szalunki, do których miały być wylewane kolejne partie betonu, chłodni kominowych, a także wysokie na kilkadziesiąt metrów żurawie. Co ciekawe, w planach były także bloki 7 i 8, po ukończeniu których
Czarnobylska elektrownia jądrowa byłaby największym tego typu obiektem na świecie. Wszystkie rzeczy z mieszkań w Prypeci wyrzucono przez okna. W przeważającej większości mieszkania w Prypeci są puste. Tylko w niektórych uchowały się pojedyncze szafki, kuchenki gazowe czy pianina. Dlaczego? Kiedy stało się jasne, że Prypeć już na zawsze pozostanie miastem widmo, zorganizowano kilka akcji, w trakcie których mieszkańcy mogli zabrać ze swoich mieszkań najpotrzebniejsze rzeczy. Wszystko to, co zostawili, wyrzucono przez okna, a następnie zakopano na terenie przeznaczonym wcześniej pod dalszą rozbudowę miasta. Miało to zniechęcić ludzi do powrotu. A czy wy marzyliście kiedyś o odwiedzeniu tego tajemniczego miejsca? Napiszcie w komentarzach i do usłyszenia.